Dzień dobry, witam wszystkich na targu Gołębi w Zwoleniu przy ulicy Targowej 50. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Te standardziki, to są po ile za sztuczkę? Po 50 zł. Zapraszamy do Zwolenia. A te białe? Ta sama cena. Też ta sama cena? Tu ciasto białe. Aha, te standardy po 50 zł za sztukę. To jest akurat właścicielka, szaryki są i czaposze. Proszę bardzo, tu jest, są krymeczki, widymki, ale tutaj nie znam ceny, bo tu właściciel na chwilę odszedł. Także jest wybór. Kariery parka to ile jest? 190. 190 zł. A tutaj te nyweczki? 210 za parkę. 210 zł za parkę, proszę zobaczyć, jak się nyweczki prezentują. A tutaj ten pawik? 60. A tu mamy pocztowe, tak? Po dychu. Po 10 zł te pocztowe. Zapraszamy do Zwolenia. Dziękuję. Garbacza do parka ile? 170. A widymki tutaj, te kosmate? 70. Za parkę, tak? Tak, za parkę. Dziękuję. Nie z tamtego roku. Też nie ma właściciela, nie znam cen. Taki widzę, to ty jest winerek kosmaty łapciaty. Ile taki winerek? 30. 30 zł. Ceny wszystkie, kolega. Tu są ceny kolego wypisane. Zapraszamy to do kolegi, jakby co? Krymeczki, nie znam ceny, pocztowych tutaj nie znam. Mamy żółte karierki. Ile, po ile takie kariery żółte? 150 zł para. 150 zł parkę, zapraszamy do Zwolenia. Tu mamy winerki. Takie winerki, ile za sztukę? Kolega jest zajęty na chwilę biznesem. Mam ładne wywrotki, tak samo tutaj. Proszę bardzo, takie wywrotki to ile? Kupować, proszę bardzo. Pana to nie nagram, 60 zł sztuczka. Zapraszamy do Zwolenia. Krymeczek, proszę bardzo, z rana. Już się biznes kręci pomalutku. Jest, to są hamburyczki, inaczej, tak? Hamburki. Hamburyczki, takie hamburyczki to ile za parkę? 5D. Czerwone, proszę bardzo, zapraszam do Zwolenia. Czerwone, a tutaj te gołąbki, te sipy pocztowe? Podyszko. Podyszko pocztowe. Kurczę, patrzę ci. Witam. Tu mamy wywrotki. Ej, powiedz te wywrotki za parkę. Stówka. A tutaj co to zaraz na tych gołąbków? Rzeszowskie. I po ile tutaj też rzeszowskie? Po stówce. Po stówce za sztukę, zapraszamy. Tu mamy nyweczki, takie nyweczki to po ile za parkę? 20-30 sztuka. 20-30 zł sztuka. A tutaj Budapeszt jest po jakiej cenie? Stówka paralęgowa. Młodziak. Będzie do telewizji. Takie widymki po ile? Takie widymki? Słucham? Podychu. To jest para. Co? Trzeba było sobie zagrodzić? Czy panie, ja się zapłaciłem, nie będę się nic grozić. Ja też nie będę nic grozić. Ja przyjechałem. Ale ja płacę. Tu mamy pocztowe, ale nie znam ceny. Jakie to są rasy tutaj w tym? Opale, tygrysy, milki, rusze. Jodo, te gołąbki, jodo, tak? Oddychy do 5 dych. Oddychy do 5 dych, zapraszam tu do kolegi. Dzięki ci. Co to zaraz za te gołąbków? I kosztują oddo? Od 50 do 150. A tutaj? Boki, tak? Takie boki to po ile? 5-7 dych. 5-7 dych. Tutaj? To samo. To tiplerki są chyba, dobrze mówię, czy nie? Jakie to są? Te czarne tiplerki. Po ile one są? Po dyszku. A tutaj te winerki fajne, takie winerki. Po ile? Zależy który, wie pan co? Te dwa mam ładniejsze, a reszta to po 5 dych. Po 50 zł, a te białe to są kingi, tak? Tak. Czy to kingi mam białe. I po ile one są za parkę? 3 dychy sztuka. 3 dychy sztuka. Dzięki panki są. Takie pocztowe to do? Oddychy do 5 dych. A tu mamy barlesy, te siwe takie z pasami. Takie barlesy parka ile? Dwie posturki parka. A te jasne składowe? Po stówce jasne składowe. Tu mamy barlesy, tam pan powiedział ceny, jaśniaczki. Tu mamy takie jasne kluciaczki. Te kluciaczki po ile? Po dwie dyszki. Zapraszamy do Zwolenia. A te karpiaty w jakiej perłówki? W cenie?
Te masłowe właśnie, te karpiaki. Podejrzewam, że tak 80 zł do 100 zł za sztukę. Tak, tak, tak jak ja tylko podejrzewam. Wyszwance siwe. Pod dwie dyszki. Zapraszamy do zwolenia. I serek tu jest tak samo, zapraszamy do zwolenia. Po 50 zł. Tu masłowa okazja po 50 zł. Proszę pisać w którejś minucie. Apel do hodowców, czytajcie komentarze. Po 50 zł ładne masłowe, tylko proszę bardzo, nie wiem jak tam w lotach. Po 50 zł za sztuczkę. Można to zobaczyć, to. A tu te pasiaczki i te karpiaczki, po ile kolego? Pójdę tutaj. Po 3 dyszki. Po 3 dyszki, proszę zobaczyć jakie mam fajne gołąbki. Po 30 zł. Widzę, że brwiste, krótkie pasiaczki, tak samo. Po 30 zł za sztukę. Tu mamy pawiki, ale nie ma właściciela. Nie wiem co ile kosztuje. Tu prawdopodobnie są zamojskie. Ale nie ma w tej chwili tej kolegi, nie ma właściciela. Też nagrywam. To jest jakiś tam turecki gołąbek, ten taki z szyjką białą. Kariery. Tu mamy garłacze, chyba czeskie, ale mówię, nie ma w tej chwili właściciela. Perukarze. Pawiki. Ale nie ma hodowcy, nie znam ceny. Dziękuję. Te karierki to po ile te białe za sztuczkę? Po 100 zł. Po 100 zł kariery, zapraszamy do zwolnienia. Te czarne. Też 100 zł. A tutaj te pulsujące, to jak to się nazywa? Starogard, tak? Starogardzki, pulsujące. I po ile one? 40 zł za sztukę, tak? A te pocztowe od do? Po dyszku. Ile? Tutaj mamy pawiki. Po 50 zł, tak? Ale panowie, ale ceny trzeba negocjować w kurcie, to pan coś opuści na pewno. A ten tutaj, ten siwy? Garbarz, a to jest pomorski czy polski? Pomorski. Ile on kosztuje? 40. Piotrze, tu mamy bagnetę norymberską, tak? O, zda się pan. Zapraszamy do pana Piotra. Filmuję gąbki pana Piotra. Proszę pisać w 4 minucie. I takie bagnety pójdę po stówce czy taniej? Po stówkę. Stówkę 120. Z panem Piotrem można negocjować. A te koroniaty, jak to się one nazywają? Garbacz śląski. I te garbacze śląskie po ile? Po 20 zł. To też garbacze śląskie, tak? Tak. Po 20 zł zapraszamy tutaj do kolegi. Do pana Piotra, tak? Dobrze? Tak. Zapamiętałem? Do pana Piotra. Ale tu mamy, tu widzę też, jest blejwiner i naczynia, nie. Tu jest całe, tu są te takie, to są... Jak one się nazywają? O, fajfry, persy. Persy tutaj, to są te persy, te czarne. Ile kosztują te? A po 30 zł. Po 30 zł. Momencik, jeszcze raz. Bo, nie wcisnąłem. Tu mamy magnetę norymberską, bo tak, patrzę tu i tu. Tak kosztują mniej więcej od stówki 120. Tu mamy garłacze śląskie. Po 20 zł. Po 20 zł do pana Piotra. Tu też garłacze po 20 zł. Tu mamy te takie jak boki. To co to zaraz, a tamten pulsujący? Ten tutaj, o ten czarny, co to zaraz jest? Persy są czy persy tam, czy jak? Po 3 dyszki, tak? Tak. Tutaj to są brodawczaki, te żółte, po 100 zł za sztukę. Natomiast te białe takie tutaj, co mają na skrzydłach. Lustrzak wiedeński. I te lustrzaki po ile? 50 zł. I mamy czajki ze książki pana Piotra za parkę ile? 100 zł. 100 zł. Dziękuję. Ty pocztowo do? To jest? Dobra. Tu mamy te żółte, to są tiplerki chyba, nie? To jakieś maściuszki, tiplerki. Po ile one są te żółte? Po 60. Po 60 zł. Tu mamy niemieckie, bardzo ładne, wystawowe, bardzo ładnie ubarwione. Ile taka parka belgijskich? 160. Parka, tak? To nie są belgijskie, to niemieckie wystawowe. Niemieckie wystawowe, się zawsze mylę, zawsze gafa niemieckie wystawowe. Jakoś dawno zapamiętałem ten razem, niemieckie wystawowe. A takie pawiki, panowie? 5 dyszek. Tutaj te boczki to po ile? Po dwie dyszki. Pawik. A tu jest mewka chyba, ta egipska, ta biała. Ile taka parka? 3 dyszki. Parka tych żółtych to ile kosztuje taka? To są hamburki, czy jak to? Hamburki, jeszcze sroczki mówią niektórzy na to. Parka tych żółtych to ile?
40 zł. Bardzo niska, bardzo dobra cena. A ten czerwony z czarnym? Też 40. Też 40 zł. No, bardzo niskie ceny tutaj. A te tutaj, te koroniate łapciuszki, te jasne, kosmate. A perłówek tutaj? 20 zł. Proszę bardzo, perłówkę można kupić. Siejkę ma troszeczkę taką tutaj naklapianą, ale to nie. A te ciemne to po ile za sztuczkę? Proszę? Te ciemne to murzyny? Po dyszku, a zakonnik taki to jest czarny, jest fajny, ile? 20 zł za zakonnika dzisiaj można tutaj, 20 zł. I jest tutaj krakusik, tak samo. Po dwie dyszki. Gdzie? To jest zaraz, a to ten żółty? Mulemans, a kurczę, bo nie zmrowa, taka fajna barwa. I ten mulemans ile? A ten biały, pocztowy? Staropolski. 120 zł. Samczyk staropolski. Dziękuję panu bardzo. Tu mamy kingi, proszę bardzo, jak wyglądają kingi. Ale nie ma właścicieli, nie znam ceny. Od 50 zł zbierz mi, tak mi się wydaje. Proszę bardzo, tu też jest parka kingów. Standardzieki, takie standardzieki, jaka cena do? Rozumiem, dzięki bardzo. Dobra, wszyscy mi pogonią. Nie ma właściciela, co to za rasa też? Nie wie się panowie. A może ktoś wie, co za rasa tych gołębi? W Londynie, nie wiem, czy jakoś. Nie wiem, co to za rasa. Dziękuję jeszcze. A teraz bardzo ważny komunikat dla wszystkich hodowców. Otóż 12 listopada 2023 roku mija pierwsza rocznica otwarcia targu w Jędlińsku. Organizatorzy targu, wójt gminy Jędlińsk Kamil Dziewierz oraz Jędlińskie Stowarzyszenie Hodowców na czele z prezesem Mariuszem Kopyckim i wiceprezesem Malinowskim zapraszają na wspólne świętowanie. Gratisie będzie kawka, herbatka oraz niespodzianka dnia. Bądź tego dnia w Jędlińsku za tydzień, w niedzielę 2023 roku. Czekają Cię ciekawe atrakcje. Tu filmuję kolegi Mirek, to twoje czy Pawła? Kolegi Pawła Gołąbki, proszę bardzo. Te budapeszki para ile, Mirek? Nie wie, to tak coś kolegi Mirka, jakby ktoś telefon udostępnił, proszę bardzo. Tu są białe, tutaj na glazerze chyba białe normalnie. Kolegi Mirka, jeszcze raz. Namiar jest do Mirka, tutaj tu są. Tak, do Mirka czy do Pawła to jest wszystko to samo, proszę bardzo, tu są. Kariery, proszę bardzo, pocztowe, 150 zł. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. To są blondynetki, taka parka tych blondynetów, tyle kosztuje tych tutaj? 100 zł, proszę bardzo. I te też parka, też 100 zł. 300. 300 zł, 300 zł parka, no bo mówię, ładne gołąbki, 300 zł parka. Jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich, hejka.